Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Audycja Reset Obywatelski i Reset Obywatelski Radio z warszawskiego studia, audycja Rzeczpospolita Polska. Zanim przedstawię nasz dzisiejszy temat, chcę Państwu przypomnieć, że Radio Reset Obywatelski potrzebuje Pańskiego wsparcia, potrzebuje Pańskiego wsparcia na różne sposoby. O wszystkich tych sposobach możecie się dowiedzieć właśnie z linijki, która jest teraz pode mną. Jest napisane możliwość wsparcia Radia Reset Obywatelski poprzez zrzutkę, także poprzez Patronite możecie ustawić Państwo regularne wpłaty na Radio Reset Obywatelski. Wszystkie możliwości znajdziecie Państwo w opisie do tej audycji, ale także poza wpłatami bardzo potrzebujemy Pańskiego wsparcia w rozpowszechnieniu tych treści, które nadajemy i mam nadzieję, że dobrze nas odbieracie, dobrze nas słyszycie i że doceniacie nasze audycje. Możecie rozpowszechnić te audycje w swoich sieciach społecznościowych. Dzisiaj audycja wyjątkowa i bardzo Państwa zapraszam do zadawania pytań w czacie, w komentarzach na YouTube, na Facebooku albo nawet do dzwonienia do studia, bo to jest wyjątkowa audycja oczywiście w pierwszą rocznicę inwazji na pełną skalę Rosji na Ukrainę, ale skoro dzisiaj jest 26 lutego, to jest, chcę także przypomnieć, że to jest 9. rocznica aneksji Krymu. Wtedy byłem na Krymie, jako dziennikarz pracowałem i 26 lutego na Krymie odbyła się słynna demonstracja Tatarów krymskich pod parlamentem krymskim, gdzie radni chcieli przegłosować prorosyjskie uchwały. Zebrało się kilkanaście tysięcy Tatarów krymskich, kilka tysięcy prorosyjskich aktywistów było naprzeciwko nim. Zaczęło się starcie, 30 osób w tych starciach zostało rannych. No i jakby sesja Rady Parlamentu Krymskiego, ona się po prostu rozeszła, bo się bała bardzo tego takiego siłowego konfliktu i w nocy z 20 na 27, jak Rosja już wiedziała, że nie da się po prostu czyimiś innymi rękami przegłosować prorosyjskich ustaw i w ten sposób przyłączyć Krym do Rosji, to rosyjskie służby, jednostki specjalne po prostu weszły do parlamentu, do kluczowych urzędów w Simferopolu, zajęły je w nocy właśnie z 26 na 27, i tak zaczęła się de facto wojna, agresja Rosji na Ukrainę, która trwa od 9 lat. Bardzo Państwa zachęcam do zadawania pytań, bo dzisiejsza nasza gościni i ja także jesteśmy świadkami wielu wydarzeń w tej wojnie i także świadkami wielu ludzkich historii, które też możemy Wam opowiedzieć. I właśnie przedstawiam dzisiejszą gościnią. Jest nią pani Ola Rusina, z którą jesteśmy na ty, dziennikarka Chromackiego Radia i która jest, zaprosiłem do audycji, bo jest osobą polskojęzyczną. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry, cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Olu. No i właśnie bardzo standardowo chciałbym zadać ci pytanie, w jaki sposób spotkałaś 24 lutego? Jak się obudziłaś, bo to było o 5 nad ranem wedle czasu kijowskiego i jakby co z tego dnia pamiętasz? No ja się obudziłam w przeciwieństwie do wielu osób, nie słyszałam wtedy jeszcze tak głośno tych wybuchów, ponieważ dzielnica Kijowa, w której mieszkam, jest tak trochę na obrzeżach miasta i wtedy jeszcze nie było tego tak słychać bardzo głośno. Ale już trochę było, po prostu potem mama mi powiedziała, że słyszała coś dziwnego w nocy, ale wtedy jeszcze nie zorientowała się, że w taki sposób właśnie zaczęła się inwazja i że to są bomby. Natomiast no ja normalnie miałam ustawiony budzik, pamiętam, że jakoś na 7 rano czy coś takiego i po prostu wzięłam do ręki telefon, zobaczyłam, że jest mnóstwo wiadomości, jakichś niedobranych połączeń, po prostu wszystkiego i zdałam sobie sprawę, że wszyscy z jakiegoś powodu do mnie piszą i pytają się, czy jestem okej, okay, co się w ogóle dzieje. No i następna minuta po prostu sprawdzam wiadomości, sprawdzam internet i widzę, że wojska rosyjskie atakują już z każdej strony Ukrainy, z której mogą.
wkroczyć. No i wtedy pamiętam, że raz poszłam do sklepu kupić jakieś takie podstawowe produkty, jakąś żywność, bo też nie wiedziałam, kiedy, jak będą się po prostu rozwijało wydarzenie i kiedy jeszcze do tego sklepu pójdę po prostu następnym razem. Kupiłam to wszystko, no i pojechałam do pracy, bo pracuję w Kijowie jako dziennikarka rozgłośni radiowej, o czym już powiedziałaś, a nasze studio, znaczy nasze biuro mieści się na ulicy Chryszczatek, to jest główna centralna ulica Kijowa. I wtedy pamiętam, że jak wyszłam ze stacji metra i już szłam w kierunku budynku, to wtedy po raz pierwszy usłyszałam takie naprawdę głośne wybuchy. Pamiętam, że właśnie dlatego, że to było po raz pierwszy, bardzo się ustraszyłam, bo miałam wrażenie, że coś wybucha dosłownie nad moją głową. Teraz już wiem, że to był dźwięk taki, który oznacza, że właśnie gdzieś strzelono rakietę, że to tak naprawdę... Że pracuje ukraińska obrona przeciwlotnicza. Tak, a w tym momencie jeszcze tego nie wiedziałam, więc szybko weszłam do budynku, spotkałam tam naszego reżysera dźwięku, który właśnie też przyjechał jakieś pół godziny temu i też opowiadał, jak słyszał te wszystkie alarmy, wybuchy i tak dalej. I to właśnie był ostatni raz w ciągu tego roku, kiedy widziałam tego swojego kolegę, ponieważ obecnie jest w siłach zbrojnych, dołączy się do wojska kilka dni po rozpoczęciu pełnowymiarowej wojny. No i po prostu pracowaliśmy przez cały dzień, byliśmy tam na ulicy Chryszczatek w naszym biurze, byliśmy cały czas na żywo, z tym, że wtedy przez cały dzień, co jakiś czas były te alarmy przeciwlotnicze, więc musieliśmy przerywać audycje i schodzić do takiego schronu przeciwlotniczego, bardzo dużego, tam w tym budynku w centrum miasta. I to jest naprawdę chyba największy, na razie największy schron przeciwlotniczy, który widziałam w swoim życiu, ponieważ ten cały budynek był budowany w czasach zimnej wojny. I raz, że sam w sobie jest bardzo duży, to też ten schron jest ogromny. No i znaczy kilka godzin. To chodzi o ten budynek byłego państwowego radia, tak? Ukraińskiego? Tak. Bo to jest niezwykle ważne chyba podkreślić, i to było tak samo w Polsce, bo kiedy pracowałem w polskim radiu, to też o tym wiem, tam jest, nawet prowadziłem tam wycieczki w tym budynku. Budynek radia jakby jest szczególnie strategicznym obiektem na wypadek wojny, szczególnie wojny atomowej, jak jest rzucana bomba atomowa, bo radio pozostaje jedno, internetu nie ma, komórkowych telefonów nie ma, jak jest rzucona bomba atomowa, no i wtedy też nie było, ale też jakby teraz pozostał ten środek, tak, i jakby radio pozostaje jedynym środkiem, jak jest właśnie na wypadek rzucenia bomby jądrowej, to zaleca się poza wodą tam i jakimiś takimi podstawowymi rzeczami mieć odbiornik radiowy z bateriami, bo sygnał radiowy to będzie jedyny sygnał, który będzie nadawany. I dlatego ten budynek radia w centrum miasta to jest ważny obiekt strategiczny, bo telewizji to, wiesz, to nie każdy będzie odbierał i nie każdy będzie mógł. Natomiast sygnał radiowy każdy potrafi odebrać, tak, i wtedy będzie wiadomo, co się dzieje. Właśnie chciałam zapytać wobec tego, bo ja sobie przypominam te pierwsze dni i różni ludzie, z którymi rozmawiam, robiłem sporo wywiadów i zachęcam Państwa, Ty też prawdopodobnie możesz też zachęcić, ale ja swoje teraz poreklamuję, zachęcam Państwa do czytania tych wywiadów na Wirtualnej Polsce, które już się ukazują i będą się ukazywać w ciągu najbliższych dni. Właśnie wspomnienie ludzi tam z frontu, czy ci, którzy tam byli szefami samorządów na terytoriach okupowanych, przez pierwszy tydzień oni w ogóle nie mogli się, właśnie do marca, nie mogli się załapać, co się dzieje. W ogóle brakowało im całości obrazu. Ja właśnie przejrzałem wiadomości z tego czasu i wiesz, i tam wiadomości były takie, że sumy są wzięte, Konotop jeszcze się broni, tam Melitopol padł. I to, wiesz, tak sucho i po prostu już. I jakby, co ty przypominasz właśnie z pierwszego tygodnia, z tej agendy wiadomościowej, skoro nadawałeś na żywo, jak ty to odbierasz? Czy możesz przypomnieć swoje emocje w związku z tym? Znaczy my to, mieliśmy to trochę inaczej, ponieważ my, znaczy nasz zespół, jako rozgłośni, to mamy dużo korespondentów w różnych miastach Ukrainy.
I my to na antenie na przykład przeczytywaliśmy tak, że po prostu łączyliśmy się z tymi korespondentami poszczególnymi w Charkowie, na przykład też w Mariupolu, w Sumach, we Lwowie, w Czernichowie. Po prostu ludzie, którzy byli w tym momencie tam na miejscu, opowiadali nam, co się dzieje. Dlatego my nie mieliśmy chyba raczej tak rozmazanego tego obrazu, tak jak o tym w tym momencie mówisz. Natomiast to, o czym mówisz, to właśnie pamiętam, że dokładnie to samo działo się w internecie, bo wtedy wszystkie jakieś fora, nie wiem, jakieś prywatne wiadomości, po prostu Facebook był zalany różnymi wiadomościami, które często były ze sobą sprzeczne. Wtedy pamiętam, że na przykład w ciągu tego pierwszego dnia bardzo dużo z moich znajomych z Polski do mnie napisało i tych wiadomości było tak dużo, że ja po prostu nawet w ciągu dnia nie byłam w stanie wszystkim naraz odpowiedzieć, bo byłam w pracy i też ludzie się pytali, czy Kijów jeszcze stoi na przykład, czy już są... Z Kijowem był największy problem, bo wiesz, bo chodzi o to, że niektórzy mylą okolicy Kijowa, gdzie tam rzeczywiście dotarli Rosjanie, tak? I samo centrum Kijowa. A poza tym, wiesz, nawet jak nie mylą tych okolic, to wiesz, to nie zawsze się orientują na mapie, gdzie jest Irpin tam, gdzie jest Boryspol czy jakaś inna, bo wiesz, jedna część Kijowa jakby działała tam i cały czas była, przez Kijów to jest największy węzeł kolejowy, tak, tam ogrom uchodźców po prostu przez Kijów właśnie jechał do Polski między innymi wtedy, przez ten oblężony Kijów, tak. Mhm. No tak, ja właśnie na przykład byłam dokładnie w tych dwóch częściach Kijowa, o których mówisz, bo moi rodzice mieszkają w północnej części Kijowa. Północ to jest właśnie, to jest dzielnica, która jest bardzo blisko. Które było ostrzelane wtedy. Stomla, tak. I to jest dzielnica, która też była ostrzelana. Natomiast ja wtedy mieszkałam na południe Kijowa. I właśnie z tego powodu, że Kijów jest tak dużym miastem, to też te różnice w takie codzienności i ostrzałach były bardzo odczuwalne w zależności od tego, w której dokładnie dzielnicy przebywałeś. Bo pamiętam, jak po raz pierwszy, bo przez jakiś czas w ogóle nie byłam w stanie dojechać tam do domu, gdzie mieszkają moi rodzice i siostry, żeby sprawdzić po prostu, jak tam jest, ponieważ metro nie działa. Znaczy, był chyba jakiś, wiesz, jeden pociąg metra w ciągu, nie wiem, 5 godzin, ponieważ metro działało głównie jako te stacje były schronami przeciwlotniczymi, tak, i bardzo dużo osób wtedy po prostu tam spało, normalnie mieszkało w tym metrze, pod namiotami, ja mam mnóstwo tego typu zdjęć, właśnie takich już archiwalnych trochę, natomiast po prostu ta cała komunikacja miejska, ona w ogóle nie funkcjonowała wtedy. No ja nie mam samochodu, więc tak przez większość czasu byłam tam trochę tak uwięziona, gdybym w tej swojej dzielnicy, natomiast już pod koniec marca, już mniej więcej, kiedy jeszcze ta północna część obwodu kijowskiego jeszcze nie była uwolniona spod okupacji, ale już to wszystko powoli zaczęło się tam sytuację polepszać. I wtedy udało mi się złapać jakąś taksówkę i właśnie dojechać do tej dzielnicy. I pamiętam, że wtedy wysiadam z tej taksówki i słyszę po prostu cały czas słuchać te odgłosy różne wybuchów, artylerii, po prostu wszystkiego, co się dało, ale słyszę, że to jest tak trochę z oddali, że nie jest to już tak bardzo blisko siebie, ale to była jednak duża różnica i wtedy pamiętam, że widzę moją mamę i mama mówi, o, jest tak cicho przez ostatnie kilka dni, to jest naprawdę wspaniale. I moja pierwsza reakcja była, czy to jest cicho, to jest naprawdę cicho. Natomiast tego samego dnia wieczorem, kiedy zaczęło się już takie głośniejsze ostrzały, takie cięższe, to właśnie wtedy sobie zdałam sprawę, jak oni to odbierają, co dla tych ludzi, którzy mieszkają w tej dzielnicy, co dla nich oznacza cisza, a co dla nich oznaczają naprawdę ciężkie ostrzały. Więc to te różnice były dość duże, tak. Małp, jak pisze, dużo serca dla gościni, ogromny szacunek za odwagę. Dziękuję. Ja właśnie chciałam wrócić i zachęcić Państwa do zadawania pytań. Można zadawać i Oli, i mnie te pytania, tak, bo byliśmy troszkę z różnych perspektyw, różne rzeczy też widzieliśmy. Jakby tutaj chciałbym wrócić do tych wiadomości. Ty mówisz, że wy trochę więcej mieliście jasności, natomiast ja mam wrażenie, że przez, no, póki nie został zwolniony Irpień i Bucza, mimo że w Buczy odkryto, i w Irpieniu zresztą też, odkryto masowe groby, odkryto te wszystkie po prostu przestępstwa, które wstrząsnęły światem, zbrodnie wojenne, to dopiero wtedy
po zwolnieniu Irpinia i Buczy w Ukrainie i też w wiadomościach zabłysnął taki wielki promień nadziei, że da się to pokonać wszystko i że tak, da się tak. wygonić po prostu, bo póki tego nie było, było dużo niejasności, było jakby wszyscy po jakimś czasie, tam nie wiem, po tygodniu zrozumieliśmy, że Kijów stoi, chociaż jest otoczony, jest no, zagrożenie takiego otoczenia, że południe padło i padło dość niebezpiecznie, dlatego że jest wojsko rosyjskie po prawej stronie, także Dniepr, czyli po zachodniej stronie Dniepru i to no, było pytanie w ogóle, w jaki sposób oni tam się dostali, tak? Było też zrozumiałe, jakby zaczęli Ukraińcy rozumieć właśnie to, co mówisz, że jest różnica między tam Obolonią czy Trojeszczyną, a właśnie innymi dzielnicami Kijowa, które trochę mniej słyszą tych ostrzałów, dlatego że Rosjanie przy tych dzielnicach stoją. To samo z Charkowem, tak? To, co w tej dzielnicy Sałtiuka, która znajduje się przy granicy, no bliżej granicy rosyjskiej niż bo tam jeśli na mapę spojrzeć, tak? Południowa dzielnica Charkowa, która jest położona w linii prostej od tej Sałtiwki, ona jest od Sałtiwki oddalona mniej więcej tyle samo, ile od granicy rosyjskiej Sałtiwka sama, tak? I to też ma znaczenie. Jakby kiedy właśnie ty poczułeś ten więcej jasności, więcej tego właśnie promyku nadziei w wiadomościach zaczęło być? No to z pewnością było tak, jak mówisz, pod koniec marca, na początku kwietnia, kiedy bo to było tak, że najpierw Irpin, później, znaczy najpierw jeszcze wieś Makariów została uwolniona, potem Irpin, Buczy i tak dalej, bo to też był taki pierwszy wielki sukces militarny armii ukraińskiej. To było właśnie pierwsze takie terytorium duże i też bardzo ważne dla Rosji strategicznie, z którego armia ukraińska przegoniła Rosjan. Później był, znaczy to są, dla mnie to są takie trzy najważniejsze punkty do tej pory tej wojny, trzy takie sukcesy, kiedy czułam ten, jak mówisz, promyk nadzieję, to raz to uwolnienie, ulgę, nadzieję, w ogóle jakieś, wiesz, takie, kiedy miałam te pierwsze myśli o tym, jak będziemy żyć, kiedy skończy się wojna. O, może tak, bo jak jesteś, wiesz, jak jesteś w tym, jakby wewnątrz tej sytuacji, codziennie jakby żyjesz z tymi wiadomościami i po prostu cały czas coś robisz, nie wiem, też większość osób oprócz swojej takiej regularnej pracy też udzielają się jako wolontariusz na przykład, bo masz po prostu bardzo mało śpisz, a kiedy nie śpisz, to cały czas coś robisz i wtedy jakby nie pozwalasz sobie na myślenie o tym, co będzie po wojnie. I pozwalasz sobie na takie tego typu myśli tylko po jakichś takich właśnie sukcesach, które ci dają nadzieję. No to właśnie pierwszym takim sukcesem było niewątpliwie uwolnienie spod okupacji obwodu kijowskiego, tej północnej części. Drugie to było oczywiście też uwolnienie spod okupacji obwodu charkowskiego i trzecie to Cherson. No i jeśli chodzi o obwód kijowski, to tak, to bardzo dobrze pamiętam ten moment, kiedy to był początek kwietnia, kiedy zaczęłam zauważyć, że bo wtedy w ciągu marca bardzo dużo, większość właściwie mieszkańców Kijowa wyjechała, a na początku kwietnia ludzie zaczęli wracać. I ja w ogóle pamiętam, że przez pierwszy może tydzień albo dwa to musiałam jak gdyby od nowa się przyzwyczaić do tego, że na ulicach jest dużo ludzi i dużo samochodów. Bo ja byłam zupełnie, wiesz, byłam przyzwyczajona do funkcjonowania w trochę innym mieście, dlatego że też wtedy bardzo dużo chodziłam pieszo, jakby od swojego domu do centrum miasta, ponieważ wtedy też udzielałam się jako wolontariuszka i pomagaliśmy takiemu batalionowi obrony terytorialnej, do którego dołączył też mój przyjaciel, więc po prostu mieliśmy zbiórkę pieniędzy, kupowaliśmy różne im potrzebne rzeczy, a ja po prostu wtedy to fizycznie jakby odnosiłam do potrzebnych miejsc, bo też nie miałam samochodu. Dlatego ja bardzo dużo wtedy przemieszczałam się po mieście i byłam bardzo przyzwyczajona, wiesz, do tego widoku opustoszałego miasta i tutaj nagle Kijów zaczyna tak wracać do życia i to było takie bardzo, bardzo namacalne. No i też wtedy to się zbiegło w czasie z taką już prawdziwą, taką cieplejszą wiosną, bo to był kwiecień, właśnie pojawiło się jakieś tam liście, kwiaty, słońce i to było naprawdę takie dobre. Bardzo dobrze wspominam te dni, bo naprawdę dają taką nadzieję.
A miałeś kogoś ze znajomych tam w okupacji? Ja mam na myśli przede wszystkim w Irpiniu, w Buczy, w tej części. W Buczy nie, znaczy moja koleżanka z radia mieszka w Buczy, ale na szczęście udało się wyjechać jeszcze przed okupacją i była bezpieczna. Inna taka nasza, też znaczy była koleżanka z radia, która z nami wcześniej pracowała, później już nie, ona była w obwodzie chersońskim i przez bardzo długi czas była w okupacji właśnie tam. No to znam jej historię, natomiast jeśli chodzi o Irpin, Buczę, to nie znam. Też jedna, jeszcze też moja koleżanka dziennikarka, Jewgenia Podobna, która zresztą jest też korespondentką wojenną, bardzo znaną w Ukrainie. Ona ma taką historię, że ze swoim mężem, który obecnie jest w wojsku, to jakoś przed, jakiś, nie wiem, rok może wcześniej albo półtora roku wcześniej, jakby przed pełnowymiarową wojną, to kupili sobie mieszkanie tam w obwodzie kijowskim, w Buczy albo w Hostomlu chyba. I to było ich pierwsze wspólne mieszkanie i bardzo dużo opowiadało o tym, jak, wiesz, jak go urządzała, jak tam, co widziała z okna, jak tam chciała w ogóle trochę sobie poukładać życie w tym nowym mieszkaniu. No i jest spalone w tym momencie, już nie jest w stanie tam mieszkać. Więc to taka trochę, wiesz, historia też, która jest... jakoś mnie bardzo wzrusza w taki, znaczy w smutny sposób, nie wiem jak to jeszcze ująć słowo, no bo mieszkanie jest spalone i mąż jest w wojsku i jest zagrożony cały czas, a ona mimo wszystko jest w Kijowie, pracuje i stara się też wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafi. To ja pozwolę sobie podzielić się też refleksją do tego, że... kiedy zaczęła się okupacja Buczy, kiedy w ogóle, bo o Buczy zaczęto mówić jakby jeszcze przed tym, jak odkryto tam masowe zbrodnie. I ja zrozumiałem, że moja koleżanka, znaczy w ogóle, z którą byłem na studiach w Ukrainie na jednym roku, że ona znajduje się w okupacji w Buczy. I że udało się jej tak, i to taki, wiesz, ja pamiętam, że przyszło do mnie kilka postów na Facebooku od niej z czołgami rosyjskimi. Później już ona postarała się tam, to było, jak dziś pamiętam, 8 czy 9 marca, pierwszy korytarz, jeden z pierwszych korytarzy humanitarnych z Buczy i z Irpinia, z tej strony właśnie obwodu kijowskiego. Ona postarała się jak najszybciej stąd wyjechać, bo jej mieszkanie akurat było na terytorium między Irpiniem a Buczą, tam jest taka strefa, gdzie właśnie tych ludzi najwięcej rozstrzelano, bo ich tam rozstrzeliwano przez to, że Irpin tam w części był kontrolowany przez Ukrainę, w części to była szara strefa, w części kontrolowana przez Rosję i tam ludzie po prostu próbowali do Kijowa uciec. Tak, bez żadnego, właśnie przez ten teren, tam las był, tak, i jakby oni widzieli, jak ludzi tam po prostu rozstrzeliwują. I to było coś niesamowitego, że wiesz, że ty otrzymujesz jakiś głos cienia dalekiego przodka, tam mówiąc kocubyńskim. Tak, człowiek, z którym nie rozmawiałeś tam ponad 10 lat, i okazuje się, że ona była w Buczy, że ona po prostu gdzieś tam musiała na dach budynku się wydostać, żeby wysłać ten post i pokazać tam po prostu jakieś zdjęcie z tego miasta, co się tam dzieje. No i później te zdjęcia, bo ona akurat jest korespondentką Espresso TV, to jest taka telewizja ukraińska i to było po prostu tam przez 24H w tych dniach kręcone te jej zdjęcia. To jest jedno. A drugie, okazało się, że ja współpracowałam z ukraińskim Internewsem i jedna z trenerek Internewsu, ona okazała się wicemerką Buczy, tak, Mirosława Skorik-Szkarivska. I jakby, no i też mnie się wtedy jakoś udało z nimi, ona była poza Buczą, tak, ona wyjechała stąd od razu, jakby, bo miała dzieci, jakby bardzo szybko zrozumiała, co się dzieje. I mnie się udało porozmawiać jeszcze, jak to się działo wtedy, tak? Ona była w kontakcie tam z jakimiś samorządowcami, którzy zostali tam na miejscu,
No i trochę mniej więcej oni już mieli świadomość, co się tam odbywa, tak? O tych rozstrzałach też tych ludzi słyszeli wcześniej. Natomiast do ciebie właśnie takie pytanie, bo no, naprawdę macie dużo dziennikarzy, kontaktów dziennikarskich, tak, ludzie, którzy byli w tych miejscach na mapie, o których wszyscy już słyszymy długo. Jak jest łączyć właśnie teraz, bo mówię, że jesteś wolontariuszką i dziennikarką. Jak jest łączyć te dwie prace? Znaczy, ja to głównie łączyłam te dwie prace właśnie przez pierwsze miesiące wojny. Znaczy w tym momencie, bo wtedy mieliśmy te różne, bo to był też czas, kiedy najwięcej wszystkiego by brakowało, tak? Bo też pamiętam, że na przykład szukaliśmy tych kamizelek kuloodpornych wszędzie, w Polsce, w Czechach i tak dalej, bo w komisariatach w Kijowie na przykład wojskowych po prostu stało tłum ludzi, naprawdę, były kolejki setek tysięcy osób i po prostu tych chętnych było tak dużo, że fizycznie brakowało wszystkich amunicji i wtedy szukaliśmy takie bardzo podstawowe rzeczy. W tym momencie teraz jest dużo lepiej i w tym momencie na przykład ludzie poszukują raczej takich już rzeczy typu drony na przykład albo samochody, ponieważ też na froncie bardzo, znaczy niestety bardzo szybko się tego zużywa, bo wszyscy używają dronów, tak, i po prostu te drony często są zastrzeliwane i w tym momencie ja na przykład już ja nie znam się tak bardzo na tych dronach, więc nie jestem w stanie, wiesz, znaleźć, odróżnić jakiś lepszy model od gorszego i tam go gdzieś tam zamówić, żeby, wiesz, żeby zupełnie się orientować w tych całych szczegółach na przykład, jak który dron działa, dlatego na przykład w tym momencie już wybrałam dla siebie taką ścieżkę działania, tak, że po prostu bardzo dużo wpłacę pieniędzy na różne zbiórki dla tych osób, które bardzo dobrze się orientują w samochodach, w dronach, które mogą zakupić, wiesz, na lepszy samochód w lepszej cenie, tak, więc my też są różne samochody do różnych zadań, na przykład takie jak też różne drony do różnych zadań, więc w tym momencie staram się po prostu więcej pracować, żeby być w stanie więcej wpłacać tych pieniędzy ludziom, którzy tego potrzebują, natomiast na początku tak, to było faktycznie tak, że też samodzielnie z kolegami, koleżankami organizowaliśmy zbiórkę pieniędzy. Właśnie w tym momencie na przykład, to była też dość dobra historia, bo ja właściwie kiedyś przez 3 lata studiowałam w Krakowie, skończyłam w Polsce studia i miałam po prostu dużo znajomości, mi zostało jeszcze z tych studiów i w pewnym momencie tak na początku inwazji napisał do mnie kolega, z którym w ogóle nie mieliśmy przez te 5 lat jakiegoś, wiesz, większego kontaktu, no bo tak się stało, bo ja wyjechałam, wtedy wróciłam do Kijowa, on został w Krakowie, no i napisał do mnie, bo wszyscy wtedy pisali, co ci jest, przyjeżdżę do Polski, mogę się przesłać pieniądze. Wszystkim powiadam, że wszystko w porządku, jestem ok, zostaję w Kijowie. Jeśli, wiesz, jeśli ktoś chce komuś wpłacić pieniądze, to ja po prostu podawałam zbiórki, wiesz, które były aktualne w tym momencie. No i ten mój kolega, znaczy tak odpisałam temu mojego koledze, że jestem w porządku, że właśnie akurat poszukujemy tylko kamizelek kuloodpornych dla mojego przyjaciela, jego batalionu. No i o, skąd gościnie tak dobrze zna język? No właśnie odpowiedziałaś na to pytanie, dlatego tak, realizator, tak, że z Uniwersytetu Jagiellońskiego to jest jedna z najlepszych uczelni Polski, więc tak, tutaj polecam. Spakować, tak. No i właśnie wtedy ten muzeum mi napisał, no to zróbmy zbiórkę na zrzutka.pl i będziemy zbierać te pieniądze. Właśnie ten bardzo w tym momencie Piotrek, pozdrawiam gorąco, jeśli będziesz tę audycję słuchać, no to Piotr mi w tym momencie bardzo, bardzo nam pomógł, bo zorganizował zbiórkę i przez to, że była też w języku ukraińskim, jak i polskim, to też na przykład pisaliśmy o niej na różnych tam stronach facebookowych polskich i udało się tak trochę te informacje rozpowszechnić, no to jedna rzecz, to jedna taka część tej działalności wolontariackiej, no i wtedy uzbieraliśmy tam pewną kwotę i kupowaliśmy, zamawialiśmy kamizelki, też bardzo dużo zamawialiśmy na przykład rzeczy typu opasek uciskowych, które też były potrzebne po prostu w każdym momencie, różne takie apteczki. Turnusy masz na myśli, tak? Te turnusy, tak? Które ratują kończyny. Tak, turnikaty, tak, te opaski, które których używa się przy bardzo dużym krwawieniu.
No i właśnie później po uwolnieniu spod okupacji Buczy, Irpenie, Hostomle, to pojechałam tam właśnie jako wolontariuszka, żeby pomóc po prostu fizycznie posprzątać te miasta po Rosjanach. I tutaj też trochę jest trudno, ponieważ wcześniej jak robiłam te zbiórki albo kupowałam te rzeczy, to znaczy włączyłam te różne działalności po prostu tak, że z jednej strony bardzo mało spałam wtedy, pamiętam, ale też nie za bardzo dało się spać, ponieważ były ciągłe ostrzały też w nocy, szczególnie w nocy. Więc ja w ogóle te pierwsze tygodnie tak pamiętam jak trochę jeden, wiesz, jeden długi dzień, ponieważ trochę czasami trochę mi się myli chronologia wydarzeń, bo czasami myślę o jakimś wydarzeniu, mi się wydaje, że to było powiedzmy 27 lutego, a się okazuje, że to było już w połowie marca. Więc przez ten cały czas po prostu pamiętam, że non-stop albo pracowałam w radiu, albo coś załatwiałam, czegoś szukałam, coś gdzieś odwoziłam, odnosiłam i tak dalej. Natomiast w tym momencie, gdy pojechałam do Hostomla i Buczy, to już chciałam, i do Borodianki też, to już chciałam tam pojechać, nie chciałam robić żadnych reportaży, żadnych jakichś, robić zdjęć, po prostu chciałam tam pojechać jako zwykła, wiesz, osoba z Kijowa, po prostu zwykła obywatelka Ukrainy, po prostu osoba chętna do pomocy. No i... Ale mimo wszystko pamiętam, że wtedy nie dało się uniknąć tej działalności dziennikarskiej, ponieważ mimo tego, że jechałam tam tylko jako wolontariuszka, to później różne osoby, na przykład koledzy z radia albo na przykład też koledzy z Gazety Wyborczej, którzy się dowiedzieli, że właśnie tam jestem, to prosili mnie o jakąś relację, o opowiedzenie po prostu tego, co się tam dzieje na antenie. No i się wtedy zgodziłam, ponieważ zdałam sobie sprawę, że jeśli mam jakąś możliwość, żeby te informacje rozpowszechnić, żeby opowiedzieć o tym, co zobaczyłam na własne oczy, to jednak warto tę możliwość wykorzystać. Natomiast miałam taką zasadę, że na przykład jestem na miejscu i na przykład poznaję ludzi, kogoś stąd, po prostu miejscowych, którzy przeżyli okupację na przykład, albo już wrócili jakoś kilka dni temu po uwolnieniu spod okupacji. I oczywiście, że te kontakty były, ja z nimi rozmawiałam, natomiast miałam taką zasadę, że po prostu im pomagam. Nie mówię, że jestem dziennikarką, nie chcę robić z nimi żadnego wywiadu, po prostu nie łączę tych dwóch rzeczy, że skoro przyjechałam, żeby pomagać, to po prostu pomagam, po prostu sprzątam to szkło, te wszystkie, tam było bardzo dużo rzeczy, zwłaszcza po takich, wiesz, takich odpadów po budynkach porujnowanych. I to trzeba było wszystko posprzątać, tak, z ulic, no właśnie czegoś takiego, co masz w tle na tym zdjęciu. No i tak, tak to jest właśnie wtedy. Irpin na zdjęciu i Irpin z 20 chyba, nie, to nie jest Irpin, to jest Kijów, ostrzał z 25 lutego, właśnie drugi dzień inwazji na pełną skalę. Jest pytanie od siostry Doroty z czatu, pytanie do gościni, czy dziennikarze w Ukrainie są szkoleni przez wywiad, wojsko lub na studiach, jak nagrywać materiały, żeby Rosjanie nie byli w stanie rozpoznać terenu? W ogóle ja bym ograniczył się do tego, czy jesteście szkoleni do tego, jak działać w warunkach wojennych? Znaczy powiem tak, że to jest przede wszystkim w tym momencie, znaczy i w tych powiedzmy kręgach, w których się obracam, tak, w moim otoczeniu takim zawodowym, to jest przede wszystkim odpowiedzialność konkretnego zespołu, konkretnej redakcji. Czyli na przykład jeśli moja szefowa wysyła mnie gdzieś w jakiś teren, który jest potencjalnie niebezpieczny, to jest moja i jej odpowiedzialność, żebym wiedziała, czego wolno nagrywać, czego nie wolno. Natomiast to jest też taka wiedza, którą chyba raczej wszyscy, kto pracuje w tym zawodzie, to wszyscy taką wiedzę posiadają, ponieważ wojna tak naprawdę, mam na myśli wojnę w Donbasie i aneksję Krymu, to trwa już od 9 lat i wcześniej bardzo dużo osób też jeździło, no ja też jeździłam wcześniej tam do różnych miast na wschodzie Ukrainy, z tym, że nie byłam bezpośrednio blisko linii frontu, ale trochę się orientowałam, jak tam jest. I znaczy dziennikarze nie są szkoleni przez wojsko, znaczy przez samo wojsko, ale jeśli dziennikarz jedzie w jakiś teren, który jest potencjalnie niebezpieczny, to pierwsze, że jeśli, zwłaszcza jeśli coś nagrywa, to wojsko kontroluje jakby co on nagrywa i co jest dopuszczalne, co nie, bo w każdej jednostce wojskowej jest taka osoba, która
po ukraińsku to się nazywa coś w stylu oficer prasowy, czyli po prostu osoba w wojsku, która jest odpowiedzialna za kontakty z dziennikarzami. I to jest właśnie ta osoba, z którą się przede wszystkim kontaktujesz, kiedy chcesz gdzieś pojechać. I wtedy na przykład, jeśli ja mam wątpliwości, czy mogę nagrać ten na wideo na przykład, albo zrobić zdjęcie tego konkretnego budynku, to wtedy ja się pytam, jeśli mam takie wątpliwości, jeśli nie mogę się zdecydować sama, to wtedy się pytam tę osobę, czy mogę, czy nie, i wtedy mi powie. Natomiast ja na przykład byłam jeszcze przed pełnowymiarową inwazją na szkoleniu innego dziennikarza, korespondenta wojennego, który właśnie nam opowiadał o tym, jak robić te relacje z wojny, bo przez pewien czas był sam wojskowym, znaczy jest dziennikarzem zawodowym, później był wojskowym w 15-16 roku w Donbasie, później wrócił do zawodu i ja właśnie jako korespondent wojenny i ja byłam u niego na szkoleniu i wtedy właśnie opowiadał, że na przykład nie wolno nagrywać terenu, żeby był rozpoznawalny. Na przykład jeśli tam stoi jakiś bardzo charakterystyczny słup, nie wolno tego robić, bo przez ten słup wróg może rozpoznać, w którym dokładnie miejscu ten słup nagrywałeś, znaczy z jakiego punktu jest nagrany i tak dalej. Natomiast, no i właśnie to jest taka wiedza, która, znaczy jeśli osoba decyduje się, że chce pojechać w jakieś potencjalnie bezpieczne miejsce, to ona po prostu tę wiedzę posiada, bo inaczej nigdzie nie pojedziesz. Też jeśli jedziesz blisko linii frontu, to musisz posiadać taką specjalną akredytację od Ministerstwa Obrony, którą też musisz uzyskać. Natomiast, ale też jest tak, że na przykład ten, bo chciałabym też o nim w tym momencie wspomnieć, ten mój kolega, korespondent wojenny, który był pierwszą osobą, która mnie tego nauczyła, po 24 lutym wrócił do wojska i już nie był, jakby odszedł z zawodu i stwierdził, że w tym momencie jego pracą jest obronienie kraju, więc wrócił do wojska i 4 maja zginął w obwodzie charkowskim i to jest taka, no moim zdaniem, bardzo, bardzo duża strata dla mojego tutaj w Ukrainie środowiska. Jak się nazywa? Aleksandr Machow. Aleksandr Machow, być może ktoś. Aleksandr Machow, no to jest znane. On pochodzi z Ługańska i dość, z tego co pamiętam, tak? Tak, właśnie tak, też pochodzi z tego wschodniego terenu, on jest dość znany w Ukrainie. Nie wiem, na ile jest znany w Polsce, ale pewnie ty tego kojarzysz. No on znany był właśnie z treningów, przeprowadził te treningi właśnie też. Tak, no właśnie na jednym z takich treningów byłam. No. Tak. Więc to jest osoba, którą ja osobiście... To jest prawda. Ja rozszerzę to pytanie, bo to jest też ciekawe chyba dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Natomiast jeśli chodzi o osoby cywilne, które zostały dotknięte przez wojnę, jak z nimi rozmawiać? Czy was szkolono, tylko po prostu no, chyba tam bardziej chodzi o wyczucie takie. Jak w ogóle z tymi ludźmi rozmawiać? Bo z tego, co wiem, to jedyne co, to trzeba na przykład, jeśli ktoś ma osobę zaginioną w wojsku, której nie ma informacji, to lepiej tej informacji nie rozpowszechniać bez kontaktu z Ministerstwem Obrony, żeby po prostu tej osobie nie naszkodzić, jeśli na przykład jest w niewoli rosyjskiej. Natomiast jeśli chodzi na przykład o inne osoby, ofiary ostrzałów i tak dalej, i tak dalej, jak z nimi rozmawiać? Na ile są, czy chcą rozmawiać w ogóle? Znaczy, powiedziałabym, że tutaj oczywiście są jakieś, wiesz, jest kilka takich być może mniej albo więcej uniwersalnych zasad, które można stosować wobec wszystkich. Na przykład ja nigdy nie pytam osoby, nie zadaję pytań w stylu, no jak się pan, pani czuje? Chociaż słyszałam takie też pytanie i moim zdaniem to jest bardzo... No ja od tego zacząłem, przepraszam, ja od tego zacząłem, tak. Tak, ale ja nie jestem, wiesz, ja w tym momencie siedzę w bezpiecznym pomieszczeniu, znaczy jestem okej. Okay. Tak. Właśnie i to jest ten problem, bo moim zdaniem jeśli już zdecydujesz, że robisz wywiad z osobą poszkodowaną, osobą, która ewidentnie ma traumę psychologiczną przez to, że przeżyła, to nie możesz też zupełnie polegać na jakichś zasadach, które ci się wydają uniwersalne, bo to pierwszą zasadą jest nawiązać kontakt z tą osobą i zrozumieć ją,
Stworzyć jakąś strefę bezpieczeństwa dla tak, niej. Tak, tak, tak. I kiedy i przez stworzenie tej strefy bezpieczeństwa i przez lepsze poznanie tej, dokładnie tej jednej osoby, to dopiero wtedy jakby będziesz odczuwać, co dla niej jest dopuszczalne, co nie jest dopuszczalne, bo naprawdę wszystkie ludzie są różni i wiesz, to jest tak, że niektórzy bardzo chcą rozmawiać, po prostu mają tę potrzebę wypowiedzenia się, potrzebę, wiesz, ubrania w słowo to, co im się stało, ale inne osoby, oni mają właśnie odwrotnie takie opory przed mówieniem, jakby, bo to polega głównie na tej trawie psychologicznej, którą doświadczyli i że każdy człowiek sobie radzi z tym inaczej. I twoim zadaniem jako dziennikarza jest właśnie wyczuć, w jakim dokładnie stanie jest ten konkretny człowiek w tym momencie i wyczuć, wiesz, które jak powiedzmy daleko może się posunąć w tych swoich pytaniach i przede wszystkim jak stworzyć dla tej konkretnej osoby taką strefę bezpieczeństwa, o której mówisz, żeby poczuła, wiesz, że może ci zaufać. Tutaj właśnie widziałam komentarz, że dużo dziennikarzy zagranicznych zadawało takie głupie pytanie i tak, niestety to jest prawda, że ja to, wiesz, ja to trochę też wiąże z tym, że my tutaj jako dziennikarze ukraińscy to jest bardziej... Nie chcę powiedzieć, że ta wojna jest najbliższa, no ale pewnie w pewnym sensie jest. Bo to jest, wiesz, to jest wojna ukraińskich dziennikarzy, tak. Tak samo, tak? Tak. A tutaj, ja właśnie z tym też mam problem, ja się podzielę tutaj, tak? Bo to jest ciekawa strona tej dyskusji, że ja współpracuję z jednym z większych portali informacyjnych w Polsce, ale właśnie czego ta osoba, co ta osoba poczuła w tym momencie, jak tam gruchnęło, to jest najważniejsze, czego ode mnie chce redakcja, tak? I ja mam z tym problem, jak na przykład ktoś tam siedział przez 5 dni w piwnicy i był torturowany, tak? No właśnie, żeby tak wprost... Jak się z tym czujesz, nie? Tak, no super, to opowiedz tam, jak tam. No, jak tam? Ja z tym też zawsze mam problem, tak? I trochę, wiesz, bo... I nie umiem trochę zadać pytania takiego i trochę czekam, aż ta osoba sama zacznie o tym mówić. Natomiast z drugiej strony to co mówisz, ja jak pamiętam, jak byłem w marcu w Przemyślu na dworcu, to tam, albo nie w marcu, to było, wiesz co, to było 2 albo 3 dni po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę. Właśnie w tych dniach, tam 26-27 lutego jakoś, tak, 2022 roku. Jak byłem w Przemyślu, tam więcej było dziennikarzy zagranicznych, aniżeli uchodźców, to jest pierwsze. Dziennikarze robili takie wszystkie stop materiały, takie po drodze do Ukrainy, tak, czekając tam na pociąg, czy tam, no, po prostu robią sobie taki stop. Wszyscy szukali matki z dzieckiem, tak, to jest idealny ten, no po prostu to ja popatrzyłem na to i powiedziałem koleżance, że to jest safari jakieś takie, tak, wiesz, a w tym safari to my jesteśmy zwierzętami, jakby, i to niestety było takie bardzo przykre doświadczenie, tak, i mało, że jesteśmy zwierzętami, to też, wiesz, jeszcze, ponieważ ci wszyscy dziennikarze to w większości nie mówili tam po ukraińsku, to jakiegoś Ukraińca czy Ukrainkę z Polski sobie zatrudniali do tego, ja pamiętam, że w tych dniach ja otrzymałem z kilkanaście jakichś tam próśb, żeby tłumaczyć, ja powiedziałem, że nie, ja nie chcę się w to bawić, ale naprawdę po prostu oni szukali fikserów jeszcze w dodatku. Ja rozumiem, że to dziennikarskie safari po tym Przemyślu pojechało sobie do Ukrainy, gdzie mniej więcej właśnie tak się zachowywało. I to Tomaszu, bardzo dziękuję za ten komentarz, bo on jest naprawdę słuszny, tak? Bo dziennikarze zagraniczni w większości wysłani tam poza kontekstem, którzy nigdy nie byli na wojnę, wysłani trochę jak na safari, to wszystko to robili, tak? I to było niestety bardzo, bardzo przykre. A jeżeli chodzi o pomyłki dziennikarzy ukraińskich, może to jest ciekawe, czy ty na jakieś tam zwracasz uwagę tam, czy jednak ukraińscy dziennikarze są wobec tego rozsądni, jak ty uważasz? Wiesz co, ja sobie nie przypominam jakichś takich, wiesz, większych pomyłek, wiesz, które miałyby jakieś katastroficzne skutki czy coś takiego, bo jednak w tym momencie już wszyscy są jednak uczuleni na pewne rzeczy, których nie wolno robić, na przykład, żeby nie,
naszkodzić wojsku, też obronie przeciwlotniczej. Chyba takie właśnie takie pomyłki bandy, które przypominam to też właśnie z początku wojny, kiedy jeszcze nie do końca się wiedziało, jak na przykład rozmawiać z człowiekiem, który dopiero co wiesz, jest pod okupacji, tam z Buczy i udało mi się dostać do Kijowa, coś w tym stylu, bo też wtedy też było takie bardzo duże poczucie takiego totalnego zgubienia, nie? I wtedy jeszcze nie za bardzo wiedzieliśmy, jak te kontakty nawiązać. W tym momencie w moim odczuciu jest z tym lepiej. Jeśli chodzi o na przykład, to nie jest jakby pomyłka już dziennikarska, tylko wiesz, taki ogólny problem z tym wiesz, nowoczesnym społeczeństwem informacyjnym, to jest zdjęcia z miast i obrona przeciwlotnicza. To był duży problem na początku, teraz już nie, bo teraz jednak ludzie się nauczyli, ale pamiętam, że wtedy jeszcze w pierwszych tygodniach, kiedy jakaś rakieta gdzieś, albo jakiś pocisk trafiał gdzieś i człowiek widział po prostu, wiesz, na oczy, co się dzieje, że tutaj jest sporze, coś takiego, to wiesz, pierwszym odruchem było zrobić zdjęcie i wysłać komuś z tekstem, typu, kurczę, popatrz, co się dzieje. I to jest bardzo niebezpieczne, bo Rosjanie wyłapują te zdjęcie i później mogą skorygować te swoje późniejsze strzały. I to był duży problem na początku, ale właśnie w ostatnim czasie z tego co obserwuję, to już jest z tym lepiej, no bo też ludzie się uczą, widzą, czego wolno robić. Jednak w ukraińskiej telewizji jest powtarzane przez wiele razy, że nie róbcie zdjęcia, a jak robicie, to nie wkładajcie tego. To jest taki komunikat, który cały czas jest powtarzany. Powtarzaliśmy go też w radiu, jest powtarzane w telewizji, to jest też bardzo ważne. Natomiast no jeśli chodzi o pomyłki dziennikarzy, no to dla mnie to głównie jakieś, wiesz, nieprofesjonalnym stylu właśnie pytań, jak się czujesz do człowieka, który dopiero co tam wyszedł z tym list na przykład, ale tego jest też coraz mniej, bo wszyscy przeżywamy to samo, nie? I też trochę wiemy, jak się czuje człowiek, który dopiero co wyszedł z piwnicy po ostrzale. Tutaj mamy niestety już mało minut audycji, ale mamy cały szereg pytań od pani Katarzyny Zaręby-Niedźwieckiej dotyczące ukraińskich dziennikarzy z konferencji Zełenskiego, jak ona napisała, bo nie załapałam dwóch. Pierwsze o jakiegoś oligarchy, który zniknął z listy amerykańskich sankcji, nie zrozumiałem, jakiś pan zadawał pytanie o konkretną osobę. Drugie, pani ze stacji, niestety zapomniałam nazwę kanału 5, bo widać napięcie w każdym razie, czy to rosyjskojęzyczny kanał? Nie, to kanał Petra Poroszenki. Nie, to Ukraina, nie. Pytanie było, czy Zełenski zrobił błąd, mówiąc ludziom, że informacja o inwazji to sianie paniki i coś jeszcze. W każdym razie część osób wyraźnie miała chęć grillować Zełenskiego. Jakby ja rozszerzę to pytanie, żeby to trochę zrozumieć. Znaczy ja pozwolę sobie jako pani Katarzynie odpowiedzieć. Nie, to chodziło o pytanie dziennikarki z kanału bardzo ukraińskojęzycznego Petra Poroszenki, ale to jest oponent polityczny właśnie pana Zełenskiego. Tak, to chodzi. Tak, i jakby ja do ciebie mam pytanie, tak, bo pytanie brzmiało tak, że jeśli chodzi o obronę południa, co się stało, że tak łatwo wojska rosyjskie przez te dwa bardzo wąskie przesmyki na Krymie przeszły i tak po prostu szybko zajęły południe Ukrainy, tam posuwając się tam za kilka godzin tam 100, 200, 300 kilometrów nawet, tak, w ciągu jednego, dwóch dni. I w związku z tym jakby... Kiedy, chcę zapytać, bo był przez pewien okres taki okres lojalności do Zełenskiego, że nie zadawano mu krytycznych pytań, tak? Ale te krytyczne pytania już poszły, te krytyczne pytania już zadawane są, te krytyczne i Zełenski bardzo kluczy, tak, w odpowiedziach na to pytanie, co zresztą było widać w odpowiedzi na pytanie dziennikarki z Piątego Kanału. Ale tak samo było widać w tej grze całej wokół ministra obrony i skandalu korupcyjnego, który był. Więc pytanie jest takie ogólne. Jeśli jest polityka ukraińska jednak, bo cały czas jednak żyjemy w kraju demokratycznym, jeśli chodzi o Ukrainę, tak? Natomiast jeśli chodzi o tę politykę, ona jest różna, są różni ludzie, tak? I Zełenskiego tak samo krytykują. Jakie są granice tej krytyki teraz?
No, to jest bardzo trudne pytanie i to właśnie nam w tym zawodzie dziennikarzom jest tak, jest bardzo kluczowe i ważne, żeby trzymać się tej granicy, a jednocześnie nie tracić, wiesz, sensu tego zawodu, bo sens tego zawodu po części polega w tym, żeby też patrzeć wadze na ręce, tak, i widzieć, co się dzieje i jeśli następuje, wiesz, jakieś nieuczciwe działanie, żeby o tym głośno mówić. Ale w warunkach wojennych tak, to jest bardzo trudne. To jest trudne przede wszystkim dlatego, że wiesz, bo różne osoby oczywiście mają różny stosunek do Zelenskiego. Ja na przykład mogę szczerze powiedzieć, że ja na niego nie głosowałam wtedy, jeszcze te kilka lat wcześniej wyborach, ale w tym momencie, to on jest, bo to on reprezentuje mój kraj. Wiesz, ja mogę mieć do tego jakikolwiek stosunek, ale ta osoba reprezentuje mój kraj na wszystkich, w kontaktach z Bidenem, w kontaktach wiesz, na całej arenie międzynarodowej, to on jest tą reprezentacją. I to po części... I jakby tej twarzy my nie atakujemy. Ja cię trochę przyspieszam, dlatego że mamy telefon jeszcze do studia, to może spróbujemy w te ostatnie parę minut posłuchać pytania. Dzień dobry, słuchamy pana, pani. Dzień dobry. Pana, ale ja nie słyszę. Nie słyszy mnie pan? Halo? Zaraz. Halo? Ja chyba słyszę. Halo? Halo? A no ja właśnie słyszę, w tym momencie nie? Słyszę. Dobrze, tak, ja w tym momencie słyszę. Aha. Spróbujemy usłyszeć halo, tak? Spróbujemy pana usłyszeć. Tak, słyszę. Zaraz pytanie. Mam pytanie do pani Oli, bo być może nie wiem, czy to jest w temacie, bo ten telefon zauważyłem dosłownie kilka minut temu, ale chodzi o to, że ja dość często słucham ukraińskich, szczególnie na YouTubie, wypowiedzi polityków, znawców wojny, że tak powiem, dziennikarzy. I ostatnio słuchałem Portnikowa, który mówił, że nie należy słuchać wszystkiego. Nie należy słuchać, być może, nie wiem czy dobrze, czy to on akurat mówi, nie powinno się słuchać rosyjskojęzycznych, nawet wypowiedzi proukraińskich ze względu na ewentualność jakiegoś podszywania się pod prawdziwe proukraińskie źródła. Czego właściwie powinienem słuchać? Kogo powinienem słuchać, żeby nie tracić godzin, tak jak to robię do tej pory, a słuchać konkretnych danych, konkretnych informacji niezniekształconych i niezafałszowanych. Dziękuję. Pytanie jest zrozumiałe. Tak, kogo słuchać, żeby tak. Nie tracić godzin na jakieś głupie informacje, szczególnie, że na YouTubie, a propos, bardzo przypomnę Państwu, bardzo, szczególnie w Polsce, tak samo mamy bardzo dużo dezinformacji, tak samo rosyjsko z Rosji, ale nie tylko z Rosji, bardzo dużo dezinformacji na temat tego. Ola, ostatnie pytanie, kogo słuchać? Dla tak, pana, który prawdopodobnie zna język rosyjski i ukraiński i słucha w tym języku. No tak, tak. Ja mam na imię Edmund, dzwonię z Glasgow i pozdrawiam Igora. Ja tam się trochę znęcam nad prorosyjskimi na jego stronie. Powinien pamiętać moje imię. Bardzo myślałem, dziękujemy. Przepraszam bardzo, mamy ostatnią minutę, więc chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli na to pytanie i porządnie się pożegnali. Tak, no jeśli proszę chodzi o takie wskazówki. Jeśli chodzi o na przykład ukraińskich takich osób publicznych, intelektualistów, których ja osobiście też słucham często i których opinia też jest dla mnie ważna, jest taką wskazówką, to na przykład filozof Wachtan Kibuladze, też Wolodymyr Jermolenko, też ukraiński pisarz i filozof, który a propos jeszcze tego ze swoją żoną Tatianą Garkową, mają bardzo, bardzo świetny podcast w języku angielskim również, który się nazywa Ukraine Explained. To jest dla mnie jest taki świetny Ukraine produkt. Explained.
Tak, dla tych właśnie dla osób z zagranicy, nie od wewnątrz, tak, a dla osób, które chcą poznać Ukrainę, ale jeszcze wcześniej jakby nie miało zbytnio z nią do czynienia. Jeśli chodzi o polskich reporterów, na przykład też pracujących w Ukrainie, to mój kolega Paweł Pieniążek, wiem, że wydał ostatnio książkę, która się nazywa tak, Opór. Tak, i promocją teraz jeździ w Polsce z tą książką. To tak, to go kojarzę. Natomiast jeśli, no i to tak trochę z polskiego podwórka, też wiem, że są różni korespondenci polscy w Ukrainie, natomiast oczywiście jako osoba pracująca w radiu też mogę polecić Chromackie Radio, w którym pracuję, ponieważ też staramy się bardzo, raz, że sprawdzamy wszystkie informacje, które podajemy, to też staramy się zapraszać jako gości bardzo różne osoby, w tym właśnie Jermolen Kegibuladze na przykład, o których wspomniałam, ale też no, bardzo różnych pisarzy, wojskowych, żeby też taki pełny wymiar tej sytuacji. No i też mogę na przykład, jeśli chodzi bardziej nie o dziennikarzy, a o pisarzy, intelektualistów, takie osoby, które próbują dać taki większy wymiar, jakoś też omawiać tą sytuację w takim kontekście bardziej globalnym i też mówić o tym, co będzie dalej, co na przykład będzie po wojnie, to bardzo dużo świetnych dyskusji ostatnio organizuje PEN ukraiński, czyli PEN Klub, czyli PEN takie Klub stworzenie tak, pisarzy i dziennikarzy, też można śledzić ich strony na YouTubie, na Facebooku, często są takie nagrania na żywo na Facebooku, więc też w sumie mogę te wszystkie wydarzenia, które organizuje PEN, mogę polecić. Musimy kończyć. Ja też bardzo polecam Chromackie Radio, szczególnie, że mają podcasty, które tak. Można nawet nie znając języka ukraińskiego słuchać, których tych podcastów można słuchać i sobie ćwiczyć język ukraiński w dodatku, tak? Bo to jest niepisane, a właśnie takie nagrywane i dość wygodnie to się słucha. Olu, bardzo Ci dziękuję za wizytę w Radiu Reset Obywatelski. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Bardzo dziękuję. Nasi słuchacze byli zainteresowani tym, o czym mówisz. Mam nadzieję, że właśnie jeszcze raz kiedyś do nas zawitasz. Bardzo pozdrawiamy z Warszawy Kijów, Kijów, Warszawa Wspólna Sprawa. Na tym kończymy naszą audycję. Wspierajcie i Chromackie Radio, i Radio Reset Obywatelski. Zachęcamy do tego. Dziękuję. W Warszawie studiu dla Was pracował Igor Isajew. Gościnią była Ola Rusina. Dziękuję. Reset Obywatelski.